MI6, historia wywiadu brytyjskiego zagranicznego od powstania w 1909 roku do 1949 roku. Autorem tej książki jest historyk Keith Jeffrey, który dostał pełny dostęp do całego archiwum wywiadu MI6 w tych latach. Książka, poza tym, że jest fantastyczną rozprawą na temat tego, jak służby specjalne powinny funkcjonować w demokratycznym społeczeństwie, to jest pełna również nieprawdopodobnych historii. Jest tu m.in. po raz pierwszy w książce opowiedziana historia Haliny Szymańskiej, czyli polskiego superszpiega w Szwajcarii, głównego źródła wywiadu brytyjskiego w centrali Adolfa Hitlera w Niemczech w czasie II wojny światowej.